Mija kolejny rok od chwili, gdy na południowo-wschodnim zboczu Karczówki zaczął powstawać Kielecki Ogród Botaniczny. Jego wygląd systematycznie ulega zmianie. Powstają nowe nasadzenia, a wcześniejsze, mocno ukorzenione, zaczynają prezentować swoje bogactwo gatunków. Dodatkowo realizowane są kolejne inwestycje i przygotowywane projekty, które pozwolą na zakończenie budowy obiektu. Temu ostatniemu służyć ma m.in. złożony kilka dni temu do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, planowanego do realizacji przez gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7, sprawne usługi publiczne, działanie 7.2, rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Będzie to połączony taki projekt z budową oczek wodnych, jak również zagospodarowanie przestrzeni podziemnych, pustek powietrznych. Pustki na głębokości około 3 metrów udało się zlokalizować dzięki badaniom georadarowym przeprowadzonym w ubiegłym roku przez zespół specjalistów z Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyniki tych badań zostały opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie Geology, Geophysics and Environment. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy są to pustki pochodzenia naturalnego, czy też antropogenicznego. Dlaczego antropogenicznego? Ponieważ w tym miejscu od średniowiecza prowadzone były prace górnicze, gdzie wydobywano galenę, co też potwierdzają liczne mapy, chociażby profesora Czarnockiego z 1930 roku, gdzie właśnie w tym miejscu na południowo-wschodnich stokach Karczówki znajdowały się stare sztolnie bądź też chodniki górnicze. Niewykluczone też, że te pustki pochodzenia antropogenicznego połączone są z jakimiś pustkami pochodzenia naturalnego, czyli takimi pustkami krasowymi, ponieważ kras w naszym tutaj rejonie na podłożu wapiennym geologicznym jest jak najbardziej obecny i również też możemy mieć do czynienia z taką klasyczną jaskinią. Wniosek o rozbudowę ogrodu botanicznego ma mocne podstawy dzięki przyjętemu zarządzeniem prezydenta Kielc szczegółowemu opracowaniu pod nazwą Plan Działania dla Miasta Kielce, bazujący na jego potencjale endogenicznym. To dokument wyznaczający kierunki działań i ich zakres, który będzie służyć rozwojowi nie tylko obszaru objętego planem, ale również jego otoczenia. Ten potencjał wynika z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, kulturowych i przestrzennych, odróżniających dany obszar od jego najbliższego sąsiedztwa oraz innych regionów. Jako potencjał endogeniczny miasta określono dziedzictwo geologiczne obszaru, które stać się może bazą do rozpoznawalnego w skali kraju produktu turystycznego. Jednym z nich może być właśnie ogród botaniczny. Przede wszystkim jest to możliwość zakończenia budowy i wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie. Także naprawdę te pieniądze nam są niezbędne, aby móc mieszkańcom nie tylko miasta Kielce, województwa, czy nawet Polski pokazać nasz ogród botaniczny, ponieważ my budując ten ogród w takiej przestrzeni między Lublinem, Łodzią, Krakowem, wypełniamy tę przestrzeń profesjonalnego ogrodu botanicznego. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2017-2019. Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 9 milionów złotych, w tym kwota dofinansowania 6 milionów.